W 1964 roku Robert Rosenthal, który wtedy był psychologiem na Uniwersytecie Kalifornijskim, przeprowadził bardzo nietypowy eksperyment. Na początku roku szkolnego przeprowadzili oni na dzieciach z klas 1-6 najpierw standardowe testy IQ, a potem coś, co nazwali testem potencjału. Następnie poinformowali nauczycieli, że w wyniku tego testu zidentyfikowali około 20% dzieci z potencjałem, takich, których wyniki w nauce bardzo się poprawią w najbliższym czasie. Powiedzieli nauczycielom, że celem tego badania jest sprawdzenie, jak dokładny jest test potencjału, który opracowali. Okazało się, że test był bardzo dokładny. Oceny dzieci, ocenionych jako test potencjałem, poszybowały w górę w ciągu jednego semestru. A potem Rosenthal i Jacobson powiedzieli im prawdę: Dzieci z potencjałem były wytypowane do tego badania losowo i że to reputacja dzieci sprawiła, że nauczyciele widzą je jako zdolniejsze i poświęcają im więcej czasu w momencie, kiedy zdarzają im się jakieś potknięcia.